Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Nazywam się Ewa Sawicka i w imieniu Białęckiego Ośrodka Kultury witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym już spotkaniu w ramach projektu Moje Ciało, Twoje Ciało. Projekt Moje Ciało, Twoje Ciało został objęty matronatem przez dwie organizacje, Fundację Feminoteka i Centrum Praw Kobiet. I dzisiaj razem z moimi gościniami porozmawiamy o tym, dlaczego nam kobietom jest tak szczególnie trudno zaakceptować zmiany, które dzieją się w naszym ciele w miarę upływającego czasu, ale pomyślimy, poszukamy też może inspiracji, w jaki sposób na nowo odnaleźć drogę do samych siebie i jakoś wyjść poza presję mediów społecznościowych i tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie. Zanim przedstawię moje gościnie, jeszcze dwa słowa organizacyjne. Mianowicie jest to panel dyskusyjny, który jest z udziałem publiczności i w drugiej części naszego spotkania będzie czas na zadawanie pytań, także gorąco do tego zachęcam. A w tej chwili już wracam. Są ze mną Kamila Raczyńska-Homin. Witaj. Edukatorka seksualna, instruktorka treningu mięśni na miednicy, Dula, autorka projektu Dobre Ciało, w ramach którego pomaga kobietom wrócić do siebie po trudnych zdarzeniach, jak poronienie lub doświadczenie przemocy i na nowo cieszyć się własnym ciałem i seksualnością. Jest także z nami Basia Pietruszczak. Dobry wieczór. Dziennikarka i autorka specjalizująca się w temacie miesiączki, obrazu ciała, seksualności i tabu związanego z cielesnością, współtwórczyni projektu Munka i autorka Twojego Ciało Pozytywnego, przewodnika po dojrzewaniu. Jest z nami jeszcze Hania Świątkowska. Witaj, cześć. Trenerka biznesu, terapeutka, facylitatorka dialogu. Dzieli się, inspiruje, towarzyszy w podążaniu ścieżką samopoznania, wspiera w rytuałach przejścia i w zmianach. Cześć dziewczyny, cieszę się, że jesteście z nami. I takie pierwsze pytanie na samym wstępie, bo wiem, że wszystkie trzy pracujecie na co dzień z kobietami i pracujecie z kobietami w bardzo różnym wieku, z młodszymi, starszymi. I jakie są wasze doświadczenia? Co mówią wasze klientki, które obserwują zmiany zachodzące w ich wyglądzie? No dobrze, to ja zacznę. Wiesz, ja faktycznie pracuję z kobietami w bardzo różnym wieku, więc te zmiany zachodzące w ich wyglądzie nie są wyłącznie związane z dojrzewaniem i starzeniem się. Są na przykład też związane z ciążą i połogiem. Ponieważ, tak jak wspomniałaś, jestem dulą, być może nie wszystkie osoby znają to określenie. Dula jest towarzyszką kobiety, w zasadzie rodziny, w okresie okołoporodowym, w trakcie samego porodu, połogu. A ja dodatkowo też towarzyszę kobietom w trakcie poronień i wspieram je w żałobie też po utracie ciąży i okołoporodowej śmierci dziecka. Więc no, jak się domyślacie, te zmiany też i w ciele, i w psychice, i w wyglądzie, tutaj no, mamy z nimi do czynienia na bardzo różnych etapach życia. No i oczywiście, też nie powiem nic bardzo odkrywczego, ale w zależności od tego, jaki był kontekst tej przemiany, no to stosunek do tego ciała jest bardzo różny, prawda? Bo inaczej się czuje kobieta, której ciało się zmieniło po chcianej, upragnionej ciąży, która jest w takim no, bogatym, karmiącym ją związku, relacji, gdzie osoba partnerska ją wspiera na każdym etapie tej ciąży, porodu, połogu i te zmiany w ciele są czymś no, naturalnym, no a inaczej znosi je kobieta, która no, jest w innej sytuacji niż ta, którą opisałam, prawda? Więc tutaj prawdą jest, że w ogóle taki kontekst rodzinny, systemowy, tego systemu, który otacza tę kobietę, jest tutaj szalenie ważny, jaki ona będzie miała stosunek do tego ciała. I z mojego doświadczenia edukatorki seksualnej też wynika, że ten stosunek do zmian jest też różny w zależności od tego, czy byłyśmy w ogóle wyedukowane w kierunku tego, co się stanie z naszym ciałem. Czy to w trakcie ciąży, czy w połogu, czy właśnie wtedy, kiedy już wkraczamy w okres klimakterium, menopauzy. A niestety wciąż jest tak, że bardzo często po prostu idziemy na żywioł i nie wiemy, czego się spodziewać. I tutaj w zasadzie o ciele po połogu mogłabym mówić bardzo dużo. To nie jest też temat dzisiejszego spotkania stricte. No mówimy o zmianach, ale niekoniecznie o tych właśnie okołoporodowych. Przepraszam, więc jeżeli kobieta była przygotowana na to, co ją spotka mniej więcej, znosi te zmiany lepiej. Jeżeli one wszystkie ją wzięły z zaskoczenia, one te zmiany, no to znosi je gorzej.
I w zależności też, o tym na pewno jeszcze powiemy, ale jakimi treściami się w ogóle otacza na co dzień. I do tego jeszcze wrócimy, bo wiem, że to będzie ten social media i wizerunek kobiet, to będzie coś, o czym jeszcze porozmawiamy. Jak u was dziewczyny? Jak wy pracujecie z klientkami? I co te kobiety wnoszą na sesjach u was? Znaczy ja doprecyzuję, ja nie pracuję z kobietami, nie prowadzę żadnych sesji indywidualnych, więc tak chcę to powiedzieć, do wyklarowania dla państwa. Ale prowadzisz czasem warsztaty też, więc ten temat się pojawia gdzieś. Tak, tylko że u mnie on się pojawia przede wszystkim jednak w kontekście dojrzewania i tych zmian związanych no po prostu z przechodzeniem i tym jakby najbardziej podstawowych, z tymi najbardziej podstawowymi zmianami związanymi w ciele. No i rzeczywiście tam najważniejszym tematem jest po prostu brak wiedzy, czyli tego też przygotowania, z czym takie coś, taki proces jak dojrzewanie się wiąże. I to tak naprawdę jest największa szczepionka, jaka też jest potrzebna dziewczynkom, osobom dojrzewającym, żeby przygotować się na zmiany, też po to, żeby je normalizować, tak? Żeby pokazywać, że na przykład jeżeli chodzi o celulit, że celulit jest czymś normalnym i dotyka większości kobiet. Natomiast z jakiegoś powodu w naszej kulturze, o tym być może właśnie znowu będziemy mówić za chwilę, no jest bardzo napiętnowany. Natomiast w momencie, w którym dziewczynka już wchodząc w dojrzewanie może dostać takie informacje, tak, że to jest normalne, że się ma celulit, że się ma rozstępy, bo nasze ciała po prostu zmieniają się przez całe życie i celulit, rozstępy mogą pojawić się bardzo wcześnie, to też może mieć do nich zupełnie inny stosunek. I później znowu bardzo ważne są te treści, którymi się otacza w mediach społecznościowych, więc w takim skrócie. Super. Wiesz co, no w gabinecie najczęściej pracuję z osobami, które przychodzą na przykład na masaż, no i to spotkanie ze swoim ciałem, najczęściej tym ciałem, które jest wyeksponowane, to ciało wtedy mówi, te osoby z różnymi reakcjami same się spotykają, kiedy zdejmują poszczególne warstwy z siebie i myślę, że spotykają się z tymi głosami, które są w nich, ale które też są w nich, bo na przykład, bo mama powiedziała, bo dowiedziały się albo usłyszały po raz 10, 15 od swojego partnera, partnerki, bo same oglądając się w lustrze dodały temu ciało różne treści, różne dopowiedziały różne treści. I bywa czasami to trudne, że sam fakt tego zdjęcia warstwy ubraniowej już powoduje jakiś rodzaj rozmowy. Natomiast często też zdarza się, co bardzo mnie pociesza, że przychodzą osoby, które mają świadomość tego, że to ciało jest też bramą do tego, żeby gdzieś pójść głębiej, dalej, żeby poprzez to ciało zdobyć pewnego rodzaju informacje o sobie. I nawet jeśli to nie zadziewa się na samym początku, to ta sesja, ten dotyk, ta odwaga, z jaką się kładą na stole, sprawia, że po prostu po takiej sesji, po takim masażu, no to chodzi do różnych wglądów, do różnych, do różnego podejścia, czy też zmiany swojego podejścia co do swojego ciała. Ale też dodam, że ten kawałek mediów społecznościowych, nie chciałabym tutaj wylać absolutnie jakiegoś całego, tylko tego, tych złych rzeczy, ale że media społecznościowe bardzo mocno sprawiają, że te osoby dodają taką gwiazdkę na przykład o sobie, typu, no i nad nogami to ja jeszcze pracuję, ale wie państwo, ten brzuch to tak, to będzie tam ciemno w gabinecie, żeby tego nie było widać. To więc są te treści, którymi się otaczamy, które nas bombardują ze wszystkich stron jednak, jakby nie było. No ale wiesz co, to też jest dobra dla mnie wiadomość. Jeśli tyle jest rzeczy w internecie, tyle jest w tych mediach społecznościowych, no to znaczy, że ta tylość, to jest ta tylość i dobrego, i tego trudniejszego. No to może jest ten kawałek, żeby po prostu dokonywać tego wyboru. Tak jeszcze się chciałam troszeczkę przy tych mediach społecznościowych zatrzymać, chociaż w zasadzie o tym już też rozmawialiśmy na poprzedniej debacie, ale jednak chociaż troszeczkę zaakcentować to miejsce, bo jednak
ciągle porównujemy się z tymi cyfrowo przerobionymi zdjęciami, obrazkami, mimo że wiemy już teraz, naprawdę jesteśmy wyedukowani, wiemy, że one są przerabiane, wiemy, że ludzie tak nie wyglądają. Dlaczego ciągle się katujemy i porównujemy? Nasze mózgi działają w ten sposób. Mhm. To jest, o ile się nie mylę, to się nazywa porównywanie społeczne, że po prostu jesteśmy tak stworzeni, że jak widzimy człowieka, zaczynamy się z nim porównywać. Mhm. A ponieważ media społecznościowe, zwłaszcza nie wiem, Instagram, TikTok są pełne przedstawień innych osób, no to ten automatyzm się włącza i tutaj nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy my wiemy, że to zdjęcie było przerobione, czy ono nie było przerobione. Na jakimś poziomie my się z nim tak czy siak będziemy porównywać, nawet jeżeli ono jest po 5 autotunach i w ogóle jakichś photoshopach, nie ma znaczenia. I to później też nie ma znaczenia. Na ten temat były jakieś badania i o tym wydaje mi się, że pisze autorka Obsesji Piękna, mhm. że to później nie ma znaczenia do tego, jak my się finalnie czujemy. Czyli że z jednej strony to jest bardzo dobre, że my mamy tę wiedzę na temat tego, jakie zmiany przechodzą właśnie wizerunki w mediach społecznościowych, ale że to nie do końca jest czynnikiem ochronnym dla tego, jak my się czujemy same ze sobą. No i stąd też zmiana przepisów w niektórych krajach, bo przecież we Francji już od tego czy zeszłego roku jest jasny, od zeszłego roku jest jasny przepis, że wszystkie reklamy, które są retuszowane, wszystkie treści muszą mieć oznaczenie, że były retuszowane, żeby nikt nie pomyślał, że ktoś tak wygląda bez retuszu. Natomiast no tak jak mówi Basia, obawiam się, że nasze mózgi działają tak, że no na jakimś poziomie wpuszczamy te informacje, że to zdjęcie było przerobione, czy że są filtry na nim, ale mimo wszystko i tak jesteśmy tak skonstruowani, że będziemy się porównywać i tak było zawsze. W czasach sprzed internetu, sprzed telewizorów też nasze babcie i prababcie się porównywały do swoich rówieśniczek, sąsiadek, zwłaszcza gdy były w wieku za mąż pójścia, prawda? I czy na jakichś, nie wiem, wydarzeniach, gdzie jeszcze jako młode panny się umiały pokazać, też się porównywały, tylko wiecie, no po prostu była mniejsza skala, bo miałyśmy tych koleżanek wtedy, czy nasze babcie, prababcie, nie wiem, 10-15, a nie były bombardowane no, niezliczoną po prostu liczbą retuszowanych wizerunków. Ale ja też jestem bliska tego, co ty powiedziałaś, Hania, że to jest też dobra wiadomość, że mamy dostęp do tych mediów społecznościowych, bo na przykład, znowuż wrócę tutaj akurat do ciała w połogu, bo to najczęściej słyszę od kobiet, że koniec końców, gdyby nie internet, to one by nie zobaczyły nigdy innych ciał w połogu, takich naturalnych, bo nie widziały ani swojej mamy, kiedy były nastolatkami czy dziewczynkami, na przykład pojawiało się młodsze rodzeństwo, bo mama się im nie chciała pokazać. Nawet rozmawiałam o tym z jedną z dziennikarek z Wysokich Obcasów, mam wrażenie, kiedyś jak przeprowadzała ze mną wywiad i się jej zapytałam, czy ona pamięta, żeby którakolwiek z jej przyjaciółek pokazała jej piersi albo brzuch po porodzie. Ona powiedziała, że nie i że w zasadzie ratowały jej zdrowie psychiczne ratowały wizerunki obcych kobiet z Instagrama, które były po prostu aktywistkami procielesnymi i pokazywały, jak wygląda brzuch po porodzie. Jak więc, naprawdę wygląda, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie. Po porodzie. Więc ja myślę, że to jest też kwestia tego, w którą stronę my spojrzymy i po prostu, które osoby do obserwowania wybierzemy, a które konsekwentnie obrazy będziemy odsuwać do własnego zdrowia psychicznego. Mm. Okay. Dobra, to ja trochę jeszcze podrążę jeden temat, bo już troszeczkę o tym powiedziałyście. Chodzi mi o to, że naprawdę jest nam jakoś, nam kobietom zwłaszcza, jest jakoś trudno zaakceptować to, że wyglądamy z wiekiem inaczej. I mimo, że wiemy, że to jest naturalny proces i że zmierzamy w jednym kierunku wszyscy, to jednak cały czas jest z tym jakiś kłopot. To pytanie zresztą pojawiło się pod koniec poprzedniej debaty. To powiedziała jedna z pań z publiczności. Mianowicie powiedziała, że ona zmaga się w tym momencie właśnie z taką świadomością, że jej uroda przemija i że jest naprawdę jej jakoś bardzo trudno. Więc teraz pytanie, co nas w tym procesie, nie wiem czy akceptacji, ale może na razie takie słowo akceptacji wspiera, a co nam w tym przeszkadza najbardziej? Waszym zdaniem. Ja sobie tak myślę, że bardzo wspierające jest to, o czym mówimy już teraz, o tych kobietach, innych kobietach,
o tym, żeby mówić o tym głośno, mówić o zapraszać siebie do współtowarzyszenia, w tym tak jak opowiadasz o tym, że inne kobiety mogą siebie inspirować, czy też pokazywać tą normę. Tak wygląda moje ciało po połogu, tak wygląda moje ciało, kiedy właśnie dałam życie albo straciłam to życie. Tak wyglądam ja, to jest część mnie. To też mam takie poczucie, że to eksponowanie się i niechowanie, czyli mówienie tak wygląda między innymi też 49-letnia kobieta i mówienie o tym głośno. Tak wygląda kobieta, która jest po menopauzie. I na przykład dla mnie bardzo znamienny był kawałek, kiedy nasłuchałam się wszystkiego, co chyba mogłam słyszeć, okrutnego, trudnego o tym okresie przejścia. Masz na myśli menopauzę? Tak, ale nie dowiedziałam się praktycznie nawet z takich książek, które bardzo sobie cenię, o tym dobrostanie i o tym też takim kawałku, który jest bardzo wspierający w kobiecości i o tej zmianie, która, mówisz o nieuchronności, tylko... Czy nam ta uroda, czy też to piękno, o którym mówimy, że ono naprawdę przemija, ono po prostu się transformuje? Tak, tak. I też mam zamiar zmierzać w tym kierunku, ale tak naprawdę gdzieś to od wielu kobiet do mnie dociera. Na przykład słyszę, nie wiem, czy wy też słyszycie takie głosy od pań, z którymi pracujecie, może koleżanek, może bliskich osób, że po przekroczeniu magicznej czterdziestki te panie nagle stają się niewidoczne, że one to naprawdę bardzo odczuwają, że do tej pory jakoś odczuwały, że są dostrzegane, że są kobietami. I nagle tak jakby coś się stało za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, po prostu tak jakby znikała ich kobiecość. I to teraz pytanie w ogóle o to, czym jest ta kobiecość i czy ona w ogóle mija. Musielibyśmy się chyba zapytać mężczyzn, czy my przestajemy być naprawdę niewidoczne. Po czterdziestce my chyba będziemy zawsze widoczne, tylko w inny sposób. Ta nasza widoczność się zmienia. Atrakcyjność, widoczność. Myślę, że to było chyba kiedyś, że kobiety były mniej widoczne też z takiego kawałka społecznego. Ale wiesz, Haniu, ja nadal to słyszę. Naprawdę nadal to słyszę. Mamy 2022 i ja to słyszę cały czas w miejscu takim, jakim jest Warszawa, czyli w dużym mieście. No ja zastanawiam się, jak to jest z tą kobiecością tak naprawdę. Bo jeżeli kobiecość definiujemy tylko przez to, czy ktoś z zewnątrz daje nam uwagę, to no, dla mnie to nie jest zbyt fajna wizja kobiecości. Wydaje mi się, że i mi jest bardzo blisko do takiego podejścia, że każdy sam dla siebie definiuje, czym jest dla niego kobiecość, czy nie wiem, czy dla danej osoby na pierwszym miejscu jest jego człowieczeństwo i bycie człowiekiem, a na drugim jest ta kwestia płciowości, czy to jest kobiecość, męskość, czy nie wiem, miks tych dwóch postaw i że jakby je każdy konstruuje to na swoje własne potrzeby, pewnie odkrywa na przestrzeni życia. I to jest dla mnie coś takiego bardzo płynnego, tak? Że to jest coś, co się, nie wiem, do czego się być może dojrzewa, tak? Na przykład dojrzewa się do kobiecości, do tego, żeby ująć swoje ciało po tej przemianie dojrzewania i to też jest jakiś taki proces, w którym trzeba się osadzić, ja na pewno tak miałam. Osadzić. Tak, że to nie ma tej historii, bo historii z pierwszą miesiączką, która miałaby czynić z dziewczynki kobietę, tak? No to w ten sposób nie działa. Ale później właśnie ta... I to jest takie odkrywanie dla danej osoby, tak? Co to dla mnie znaczy? Czy to dla mnie znaczy bycie atrakcyjną dla innych? A co dla mnie oznacza bycie atrakcyjną dla mnie samej? Co sprawia, że ja dla siebie jestem ciekawym człowiekiem i że... Po co mi jest ta uwaga innych? Czy ja potrzebuję, żeby ktoś się za mną oglądał na ulicy? Co jest dla mnie, co tam jest pod spodem? To mnie bardziej by interesowało. I myślę, że to są takie pytania, które każdy z nas gdzieś tam na przestrzeni życia musi sobie zadać. Wydaje mi się, że zwłaszcza wtedy, kiedy mamy ze sobą ten etap życia, który był bardzo związany z urodą i atrakcyjnością. No i on rzeczywiście zaczyna przemijać, tak? I pewnie można się wtedy tego albo bardzo czepiać i starać się zachować, uchwycić za wszelką cenę. No albo trochę pójść z tym procesem i zobaczyć, dokąd on nas zabiera w takim, no, samoodkrywaniu siebie już.
Ja mam w ogóle jeszcze taką myśl i chciałabym to tutaj zaznaczyć, bo w zasadzie jechałam też z taką myślą, w zasadzie to już przygotowywałam się do tego spotkania z taką myślą, że koniec końców my jako prelegentki tutaj i tak jesteśmy jakby no powiedzmy trochę nieadekwatne w tym sensie, że wszystkie jesteśmy relatywnie młode, jesteśmy w kanonie urody i ktoś mógłby nam powiedzieć, że no łatwo wam mówić o przemijającej urodzie, czy o tym, czym jest kobiecość, czy mężczyźni się oglądają, czy się nie oglądają w momencie, kiedy jesteście, nie wiem, pełnosprawne, właśnie w kanonie urody, wyedukowane, wykształcone, gdzieś tam blisko nurtu feministycznego, który nas też jakoś wzmacnia pewnie w tym samostanowieniu i jakby ja bym chciała to zaznaczyć, że my naprawdę jakby siedzimy tutaj i rozmawiamy z takiego punktu już przywileju samego faktu, że tu jesteśmy i rozmawiamy, że mamy wgląd w te wszystkie rzeczy. A komuś faktycznie, nie wiem, kobiecie, dajmy na to po doświadczeniu choroby onkologicznej, utracie piersi z małej miejscowości, która nie ma szansy pójść, nie wiem co, na saunę i zobaczyć inną kobietę z blizną po mastektomii, którą na domiar złego na przykład, nie wiem, zostawił mąż po wielu latach, no bo nie jest w stanie sobie poradzić z jej nowym wyglądem. Te wszystkie rzeczy, o których my tutaj mówimy, mogą być całkowicie nieadekwatne. Więc chciałabym zaznaczyć też to dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że ja mam w to wgląd i że jakby ja to widzę. Natomiast, co jeszcze chciałam powiedzieć z takich rzeczy, które tutaj się przewijały. W książce, którą współnapisałam z Eweliną Tyszko-Bury, która nosi tytuł Ona, dla wydawnictwa Znak, ja miałam zaszczyt prowadzić wywiad z Alicją Długołęcką, która mocno siedzi w temacie menopauzy, też dlatego, że sama teraz pisze swoją książkę na temat menopauzy, też dla Znaku, no i sama jest już po menopauzie. Jest dużo starsza od nas i ona powiedziała mi w tym wywiadzie bardzo ważną rzecz, że w zasadzie, i to się też tutaj gdzieś tam przewijało, że problemów jest kilka, że pierwszy problem jest taki, że my jesteśmy socjalizowane od małego i bardzo internalizujemy te wszystkie przekazy, czyli jakby bierzemy je do siebie i zaszczepiamy je w sobie, że kobiecość jest związana po pierwsze z wyglądem, po drugie z reprodukcją. I w momencie, kiedy my przestajemy być płodne, czyli nie możemy już sprowadzić na świat kolejnego człowieka, no to właśnie istnieje obawa, że tak jakbyśmy znikały wtedy. Bo już no w zasadzie po co się nami interesować, nie? Ewentualnie jeszcze, jeżeli mamy dorosłe dzieci, które za jakiś czas same będą planowały swoje dzieci, no to możemy się pojawić w glorii i chwale jako babcie, ale pod warunkiem, że będziemy babciami na usługach tych wnucząt jeszcze za darmo, jakby będziemy kontynuować dalszą naszą taką kobiecą pracę za darmo. To jest pierwsza rzecz. Więc skoro wygląda na to, że jesteśmy socjalistami, do tego, żeby czuć się potrzebne społecznie i atrakcyjne wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy młode i płodne, no to trzeba by było zrobić spory krok wstecz i w ogóle rozmontować ten konstrukt, tak? I zacząć od tego, że jakby kobieta nie jest tylko po to, żeby cieszyć oko i sprowadzać kolejnych ludzi na świat. Nie? Jak sobie od tego wyjdziemy, no to otwierają nam się kolejne ścieżki, no więc czym jest ta kobiecość i kim jest ta kobieta? Skoro na przykład właśnie nie matką, nie babcią. Kolejna rzecz jest taka, o której mówi Alicja Długołęcka, która we mnie zapadła bardzo. Ja mam 38 lat, więc jeszcze jakby nie doświadczam takich sytuacji, ale Alicja powiedziała wprost, to wy, młode kobiety, sprawiacie, że my się boimy swojej starości. Bo to nie tylko mężczyźni nie widzą starych kobiet. Młode kobiety też nie widzą starych kobiet. To wy, młode kobiety, nie chcecie się od nas uczyć. Boicie się tak strasznie starości, że my wam znikamy po prostu z oczu, kiedy zaczynamy się starzeć. Bo tak bardzo wypieracie to, że wy też idziecie w tym kierunku, że was złości nasza starość. Wy nie chcecie nas oglądać, nie chcecie z nami rozmawiać, nie chcecie nas pytać, jak to było, kiedy kończyła nam się miesiączka. Nie chcecie czerpać z naszej mądrości. Bo kobieca mądrość, bycie mądrą staruchą nie jest poważane w naszym społeczeństwie zachodnim. Nie ma konstruktu wiedźmy, mądrej staruchy, takiej, do której można przyjść jak, no właśnie, do mędrczyni i zasięgnąć jakiejś porady. Alicja powiedziała, to bardzo często córki negują starość swoich matek i nie chcą na przykład im towarzyszyć w tym, że one w tam trzeciej części swojego życia, dajmy na to po 60, na przykład zakochują się w kimś nowym. Mhm. Nie daj Boże w innej kobiecie.
co się relatywnie często... Albo w młodszym mężczyźnie, co się relatywnie często zdarza. I to córki są tymi najbardziej oburzonymi. Młodsze koleżanki z pracy, to młodsze koleżanki z pracy na przykład częściej powiedzą, ale się ubrała jak taka pudernica, jak to się mówi, że z tyłu liceum, z przodu muzeum. To nie mężczyźni to mówią, to młodsze kobiety to mówią. I Alicja bardzo wprost powiedziała, że dopóki my nie przewalczymy swojego lęku, my młodsze kobiety i nie otworzymy się na starsze koleżanki w pracy, w rodzinie i nie zaczniemy czerpać z tej mądrości, to zawsze dojrzewanie kobiece będzie stabilizowane. I to jest trudne do przyjęcia, ale to jest coś, co trzeba wziąć na klatę i po prostu sobie to pooglądać, czego my się tak strasznie boimy, nie? Haniu, coś jeszcze chciałaś dodać? Tak słucham, tak się zastanawiam. Ja pochodzę z małej miejscowości. Jestem wychowana przez babcię, która była bardzo dojrzałą kobietą i mam takie i bardzo dużo też pracuję z kobietami, które są właśnie dojrzałe. Mam tak wręcz, nawet dzisiaj podczas warsztatu powiedziałam do dziewczyn, że mam taką myśl i z tym wychodzę z warsztatu, żeby no właśnie być taką starszą siostrą dla młodszych kobiet. Po to, że ja sama czuję, ja bardzo dużo dostałam od mojej babci, od jej mądrości, czego moja mama nie miała, po prostu, bo była jeszcze, nie miała tego doświadczenia. Natomiast ja mam takie poczucie, możliwe, że to też jest bardzo mocno z tego miejsca, w którym jestem i z jakimi kobietami pracuję, że ja właśnie wręcz widzę tą wielką chęć młodych kobiet, żeby być blisko starszych kobiet. Tego chęci czerpania, tej wspólnej pracy, tego doświadczania, tego dzielenia się i ja to akurat na przykład bardzo widzę i mam takie poczucie, że jest to wielki zasób dla młodych kobiet, które często właśnie wręcz o to pytają. A jak to było? A jak sobie w ogóle z tym było? Albo też sama, kiedy pracuję ze starszymi kobietami, to takie mam poczucie, że chciałabym, żeby one mnie zaprosiły do swojego świata i one to robią. I dla mnie to jest też taki kawałek, żeby... Może to jest jakieś rozwiązanie, może to jest jakaś mała recepta, jak pytasz nas o to, odpowiem ze swojego miejsca, że może właśnie to nasze blendowanie, to nasze zapraszanie tej pierwszej krwi, tej kobiety, która poroniła albo właśnie urodziła, żeby mogła też zobaczyć mnie, na przykład kobiety, która nie rodziła i żebym nie czuła się, bo nie czuję się z tym w żaden sposób inna. To jest moja historia, ale chciałabym ją zobaczyć, żeby ona mnie zobaczyła z moją historią, a ja chciałabym ją zobaczyć. Może to jest też o takim kawałku, żebyśmy się po prostu częściej spotykały w zmieszanym wiekowo środowisku. Żebyśmy sobie mówiły, właśnie tak jak my teraz. No my, dojrzałe kobiety, na przykład boimy się was młodych, powiedzmy tak, chociaż jesteśmy bardzo podobnym kawałku gdzieś, ale mimo wszystko, my mamy coś, chciałybyśmy się od was dowiedzieć, ale coś tam. Może tu jest taki kawałek, żeby te światy się zapraszały i po prostu, żeby te światy się spotykały i z siebie czerpały. W jakimś dialogu, prawda? W wymianie, a nie w ocenie, w lęku. W takiej ciekawości. Ja jestem bardzo ciekawa, jak na przykład takie dziewczyny teraz lat 10, 12, 15 przeżywają swoją pierwszą krew, jak to jest im, jaką mają historię, tą swoją pierwszą miłość. Ale myślę sobie, że one mogą też być zainteresowane czymś innym. Może niekoniecznie jak to jest przeżywać menopauzę, bo dla nich to pewnie jest temat na zasadzie. To już wiesz, jedną nogą w grobie. To już mówię, że dla takiej młodej dziewczyny, to jak słyszą menopauzę, czy 38, czy 49 lat, to już jedną nogą w grobie. To już jest takie na zasadzie far, far away, jak w bajce, za siedmioma górami. Ale myślę, że oswajanie się z tym tematem, świadomość, że to też jest przede mną, przede mną młodą kobietą, jest takim kawałkiem, to jest twój proces. Za jakiś czas będziesz w tym miejscu, co ja, obejmiesz je, to ja cię mogę zaprosić i powiedzieć, jak mi jest. Myślę, że to jest taki kawałek, który gdzieś jest mocno w tych kulturach plemiennych, gdzie tak jak dzisiaj siadłyśmy sobie z kobietami w kręgu po to, żeby po prostu siebie widzieć w równi. Żeby każda z nas miała tą samą przestrzeń z tego samego miejsca, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy.
Często też słyszę od kobiet, powiedzmy 40+, że mają takie poczucie takiej wielkiej niesprawiedliwości, że ten świat młodych ludzi jest tak trochę przeciwko nim. Że nie premiuje jakiejś dojrzałości, prawda, doświadczenia. Zupełnie. Tylko tak ciągle jakby... świeżość. Myślę, że ta niewidoczność to też chodziło trochę o tym byciu potrzebnym, byciu dalej w jakimś gronie, tak, w jakiejś grupie. Także myślę, że to też było trochę o tym. Ale tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Co mogą zrobić matki lub kobiety w rodzinie w kontekście przekazu młodym dziewczynom, młodym dziewczynkom jeszcze, że troszeczkę o tym, że sama inwestycja wyłącznie w wygląd i urodę to jest droga donikąd, to jest jedna rzecz. Ale jak jeszcze mogłyby je wspierać? To znaczy teraz trochę odwrotnie. Co mogłyby dać te starsze kobiety tym młodym? Młodym dziewczynkom, młodym nastolatkom, młodym kobietom, które wchodzą dopiero w taki rozkwit życia. No na pewno mogą im podarować zupełnie inny przekaz, taki uodparniający przed negatywnym obrazem ciała. Czyli, chociaż to jest też trudne, bo z jednej strony te pokolenia wcześniejsze, mówię, nasze pokolenie wcześniejsze, one bardzo są w tej historii, tak? Tego, że właśnie masz wyglądać taki tak, jak tak nie wyglądasz, to źle. Dużo takiego negatywnych komunikatów w stosunku do wyglądu innych kobiet i w stosunku do samych siebie. I tego, jak ja wyglądam, tak? To jest ten ciągły taki potok myśli wyszukiwania w sobie samej mankamentów. I w swoim wyglądzie. Natomiast to wcale tak nie musi wyglądać, bo właśnie zwłaszcza starsze, nie wiem, mamy, babcie mogą pokazywać, jak wygląda kobieta, dla której wygląd nie jest aż taki istotny, tak? Kobiety, która podkreśla, zobacz, jakie masz wspaniałe ciało, co dzięki niemu możesz poczuć, że to dzięki, że tak naprawdę dzięki swojemu ciału możesz być na tym świecie i to jest w nim najważniejsze. I to, że jeżeli jesteś pełnosprawna albo masz w ogóle przestrzeń do tego, żeby ruszać się w jakiś sposób, to ruszajmy się razem, szukajmy takiego ruchu, który dla nas obu niesie przyjemność. To też jest taki bardzo fajny model, bo dziewczynki rzeczywiście w tym okresie dojrzewania odpadają z zajęć WF-u. Też dlatego, że na przykład nie podoba im się rywalizacja, której wtedy jest dużo. Szukają czegoś innego. To nie chodzi o to, że dziewczynki nie lubią sportu i się do niego nie nadają, ale nie ma trochę dla nich tej oferty, która by je zaciekawiła. Więc można szukać w różnych sferach tego ruchu, który przecież jest czymś tak wspaniałym i właśnie tak potrzebnym też ciału, a my troszeczkę ruch i sport znowu sprowadziliśmy do tego, że on jest tylko po to, żeby to ciało modelować, rzeźbić, poprawiać kondycję, poprawiać wytrzymałość, robić rekordy i gdzieś znowu w tym wszystkim gubi się przyjemność. Nie wiem, może to jest w ogóle taka najważniejsza lekcja, którą starsze kobiety mogą przekazać młodszym, bo to chyba wydaje mi się, że akurat częściowo przechodzi z doświadczeniem, że ciało jest o przyjemności. Bo żyjemy w kulturze, która nie ma miejsca na przyjemność. Ma miejsce na rozrywkę, ma miejsce na kulturę pracy, kult pracy wręcz, takiej orki. Ale to, że można czerpać przyjemność z codzienności i zanurzać się bardziej w tych zmysłach właśnie dzięki ciału, to jest coś, co wydaje mi się, że dopiero gdzieś sobie zaczynamy odkrywać. My jako kultura, ale wydaje mi się, że to też jest jakaś taka mądrość, która przychodzi z wiekiem i z tym, jak się obserwuje czas, który mija. My też seksualizujemy bardzo przyjemność. To jest to, o czym rozmawiałyśmy w kuluarach, prawda? Że jak słyszymy przyjemność, to od razu nam się wyświetla erotyczna przyjemność, sensualna przyjemność, tak? I ja też pracując z kobietami, bo ja też masuję kobiety i uczę je często automasażu, bo do mnie trafiają kobiety, no tak jak mnie przedstawiałaś, też po traumie, często po nadużyciu, po przemocy położniczej, po różnych utratach, więc często to ich ciało, zwłaszcza obszar miednicy, jest po prostu straumatyzowane. Ja pracuję z ciałem też głęboko, na tyle, że ja też często masuję je intymnie, czyli dotykam ich waginy, wulwy, masuję je wewnętrznie, pracuję z kobietami z pochwicą, z wulwodynią, czyli takimi, które cierpią na ból podczas współżycia. Więc w związku z tym ja też często je uczę automasażu, który mogą wykonywać na sobie w domu,
I powiem wam, że dla nich to jest często bardzo zaskakujące, że zarówno ten mój dotyk w gabinecie na ich miejscach intymnych, jak i ich własny, którego się uczymy, nie ma nic wspólnego z orgazmem i nie ma nic wspólnego z dążeniem do orgazmu, że to jest po prostu czuły, zupełnie aseksualny dotyk, taki sam, jakim masażysta, masażystka czy osoba partnerska, czy my same możemy obdarzać, nie wiem, własną dłoń, rozmasowując ją, własną twarz, prawda? Nie każda przyjemność musi mieć konotację erotyczną, a my, jeżeli w ogóle wpuszczamy przyjemność do życia, no to właśnie tak zabarwioną, co nie? I kiedy ja mówię o automasażu, to one od razu na przykład myślą, że będą się uczyć ze mną masturbacji, co też może się wydarzyć oczywiście, jeżeli chcą. Natomiast to nie musi być tak strasznie osadzone w tej przyjemności erotycznej. I tak jak mówi Basia, my w ogóle nie mamy miejsca na to w naszej kulturze. My mamy miejsce na rzeźbienie, doskonalenie ciała, mamy miejsce właśnie na pracę. Zresztą ta praca już się wlewa w życie prywatne, intymne, wakacje, zabiera nam 3/4 nasze, 7/8 naszego życia, a w ogóle nie mamy przestrzeni na odpoczynek, taki no niekonstruktywny, no robienie niczego, po prostu. Nasz mózg musi się czasem ponudzić, nasze ciało ma prawo czasem odpocząć i nie musi nas to nigdzie zaprowadzić. I to jest szalenie trudne, żeby się tego nauczyć. Okej, to w takim razie takie pytanie, że ulegając presji obsesji urody mam wrażenie, że gdzieś tam po drodze porzucamy same siebie. I oddalamy się od siebie. I teraz pytanie, jak zwrócić się do naszego wnętrza poza tą presją właśnie społeczną, kulturową, social mediową, inaczej mówiąc, gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać inspiracji, będąc kobietą z małego miasteczka, będąc kobietą ze wsi, będąc też kobietą z dużego miasta, która po prostu nie jest w tej bańce rozwoju. Wydaje mi się, że mimo wszystko dzięki temu, że mamy internet, jeżeli założymy, że internet jednak jest wszędzie. Internet to nie samo zło. To możemy tam znaleźć naprawdę dużo wartościowych treści, bo jeżeli chodzi o obsesję piękna, to według mnie tym, co jest najważniejsze, jednym z takich ważnych kawałków, żeby zrobić krok naprzód, to jest wiedza. Czyli żeby uzmysłowić sobie, w jaki sposób jest skonstruowana cała nasza kultura i w jaki sposób ona na mnie oddziałuje. To, o czym ty powiedziałaś, że skupiając się na swoim wyglądzie, tracimy siebie w jakiś sposób. To dlatego, że podlegamy procesowi, który się nazywa uprzedmiotowieniem. Tak długo patrzymy na wizerunki innych kobiet, które są traktowane troszeczkę jak ornamenty w reklamach, pewnie wszyscy wiedzą, o co chodzi. W reklamach wszystkiego. Że same zaczynamy internalizować, czyli uwewnętrzniać tą perspektywę patrzenia na siebie z zewnątrz i właśnie robienia tego, wyszukiwania mankamentów i tak dalej. Ale no właśnie, na YouTubie mamy bardzo dużo różnych filmów dotyczących obsesji piękna. Część z nich jest po angielsku, ale można robić, generować automatycznie napisy i później włączać tłumaczenie na polski. I to jest taka opcja, to nie będzie idealne tłumaczenie, ale... Ale będzie wiadomo, o co chodzi. Ale Google sobie już nieźle radzi, więc to jest jak najbardziej do ogarnięcia. No i przede wszystkim, bo oczywiście też są książki i takie książki jak Obsesja Piękna i Mit Urody, absolutny kanon, które myślę, że każdej kobiecie dadzą bardzo dużo właśnie takiego krytycznego spojrzenia na kulturę. No i też są właśnie media społecznościowe, które, ja sama jestem co do mediów społecznościowych bardzo rozdarta, natomiast na Instagramie jest bardzo dużo świetnych kont, które, na których między innymi można chociażby zobaczyć, jak różnorodni mogą być ludzie. Coś, czego my nie widzimy w mediach głównego nurtu, też w tym takim głównym Instagramie powiedzmy, tego też nie widać, tak? Bo wszyscy są biali, chudzi, mają 21 lat max. Heteronormatywni. Heteronormatywni, wiadomo, no i w tym momencie jeszcze wszyscy tańczą. Natomiast są takie konta, gdzie możemy zobaczyć, no właśnie, to jak bardzo różnorodni jako ludzie jesteśmy, jak bardzo różnorodne mogą być ludzkie ciała, jakie formy mogą przybierać. I to jest, wydaje mi się, taka terapia wzrokowa, że to jest bardzo terapeutyczne.
do tego, że to już o tym mówiłyśmy wcześniej, ale że ja wybieram, ja teraz w tym momencie, mając media społecznościowe, mając swoje konto w mediach społecznościowych, to ja kreuję to, co jest dookoła mnie, tak? Już nie ma jakiegoś nadawcy, nie muszę być tylko skazana na to, co mi pokazuje telewizja, tylko mogę sama sobie kreować to, co chcę oglądać. I to jest bardzo duża wartość. Mhm. Tylko musimy nauczyć się, jak z niej korzystać. Czyli na Instagramie wiedzieć, że mogę wyciszać posty, mogę w tej karcie z polecanymi, mogę zaznaczać, żeby mi Instagram więcej nie pokazywał jakichś treści. Mhm. On się powoli uczy. Wydaje mi się, że w ostatnim tygodniu w ogóle uczy się bardzo powoli. Mi zaczął bardzo dziwne rzeczy pokazywać, ale gdzieś tam jednak się uczy. I to też jest jakiś taki ważny monitoring dla nas samych. Jeżeli ja z jakimiś treściami w mediach społecznościowych czuję się źle, to po prostu je wycinam. Wybieram pieski, wybieram kotki. Albo robię sobie, chociaż to też jest, mówię pieski, kotki, albo zupełny detoks od mediów społecznościowych, ale zdaję sobie sprawę, że on może być trudny po prostu, tak? Bo tam też się toczy... No właśnie, tam też się toczy życie i toczy, praca. Toczy się praca. Życie, praca międzyludzkie, tak, komunikatory, to wszystko już jest sprzężone w jedno, więc ostrożnie. Ale tak, internet jest wspaniały. To trzeba wiedzieć, gdzie szukać i czego. No właśnie, ale jakby od czego zacząć, jak się nie wie, gdzie szukać? To już Basiu trochę powiedziałaś. Może jeszcze garść inspiracji, wiecie, tak żeby od czegoś zacząć. Ja mam takie doświadczenie, zarówno, znowuż powtórzę, zawodowe, jak i prywatne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to trzeba mieć też odrobinę odwagi takiej, no, do której nie trzeba, nie powinno się zmuszać. Ale moje doświadczenie jest takie, że kiedy w końcu się ktoś tak, wiesz, zbierze w sobie, sapnie i powie coś w stylu, och, wiecie co, ja to mam, nie wiem co, asymetryczne piersi. I nagle się okazuje, że nasze koleżanki, przyjaciółki mówią, ty, ja też, wiedziałaś, że w ogóle tego po tobie nie widać? No wiem, bo noszę taki stanik, ja też. To samo się dzieje z poronieniem. Ja teraz dużo pracuję w temacie poronienia, bo przez najbliższe półtora roku prowadzę taki projekt finansowany z Fundacji Batorego, muszę to mówić za każdym razem, kiedy o nim wspominam, dlatego to mówię, z Janną Frejus z Fundacji Czułość i badamy sytuację kobiet po poronieniu w Polsce. I to jest, to wraca za każdym razem, kiedy pracujemy z kobietami po poronieniu. One często mówią, ja myślałam, że tylko ja, że ja nie znam żadnej kobiety, że to nie, która poroniła, że nie ma wśród, że wśród moich koleżanek, przyjaciółek, kuzynek, dziewczyn w pracy nie ma nikogo. Co piąta ciąża jest tracona. 40 tysięcy kobiet rocznie w Polsce traci ciążę. To nie jest możliwe, żebyś nie znała chociaż jednej, która poroniła. My po prostu nie liczymy obok siebie. I z reguły jest tak, że gdy ta pierwsza coś powie, to nagle się okazuje, że i ta, i ta, i tamta, i siostra, i kuzynka tamtej. I nagle się okazuje, że nas jest więcej, że to jest wioska, jak nie plemię. No i następuje wymiana taka charakterystyczna dla właśnie kręgu kobiet, prawda? Takiego dzielenia się. Czyli kiedy opadają fasady i maski, spotykamy się w jakiejś takiej szczerości i okazuje się, że mamy bardzo podobne doświadczenia, przemyślenia. I ja nie mówię o tym, że musimy od razu wszystkie pójść na golasa, tańczyć w lesie, chociaż... Nie miałabym nic przeciwko temu, ale, tak. Ale tak, taka otwartość nawet w swojej malutkiej, lokalnej społeczności może nam przynieść ogromną, ogromną ulgę. I ja ogromnie ubolewam nad tym i zawsze to mówię, kiedy gdzieś tam ktoś mnie pyta o stosunek do nagości na przykład. Ja ogromnie ubolewam nad tym, że mimo tego, że jest nam blisko tak do kultury Europy Wschodniej, to my prawie w ogóle nie mamy kultury saunowania ze sobą i nagości ze sobą, kobiecej na gości. Jakoś to się gdzieś zatrzymuje na Rosji, a do nas już nie dociera. Ja mam na przykład cudowne doświadczenia, bo regularnie wyjeżdżałam z moim mężem do Estonii. I tam jest, w Tallinie jest piękna sauna, nie, wcale nie jest piękna, jest stara, w pięknym budynku, sama nie jest piękna, ale to jest najstarsza sauna w ogóle w Tallinie, więc być może w całej Estonii, w teatrze, w budynku teatru. I ja tam przeżywałam naprawdę cudowne chwile, bo jest podział na kobiety i mężczyzn i obowiązkowo trzeba być na golasa.
I ja tam byłam z reguły najmłodszą kobietą, tam głównie Rosjanki, przeróżnie zbudowane, młode, stare, właśnie z blizną po mastektomii, owłosione, nieowłosione. Z blizną po cesarce. Z blizną po cesarce, dokładnie. I pamiętam po prostu, no i tam się przychodzi też w ogóle robić takie zabiegi higieniczne wokół siebie, więc panie przychodzą tam, a to z własną tarką do pięt, a to z własną maseczką na włosy, a to ze słoikiem miodu, który będą gdzieś tam sobie wcierać. I opowiem to, bo ja rozumiem, że dla części z was to może być takie, że to już za dużo, ale dla mnie to było niesamowite, jak była jedna kobieta, Rosjanka, młoda, która tam przyszła właśnie na Golasa, obstawiona tymi wszystkimi kosmetykami, z bardzo bujnym owłosieniem łonowym. I ona, słuchajcie, po prostu wzięła sobie miednicę, namydliła te mydliny i przy nas wszystkich, zadzierając raz jedną nogę, raz drugą nogę, ogoliła sobie całe owłosienie łonowe, posprzątała po sobie wszystko elegancko, zrobiła peelingi, wtarła balsam i poszła. I ja myślę sobie, Boże, ja bym nigdy czegoś takiego nie zobaczyła. Po prostu w Polsce nigdy. Nikt nie był zaskoczony. Nikomu nawet oczko tam do boku nie uciekało, żeby się pogapić trochę. To było zupełnie, zupełnie naturalne. A już najpiękniejszą rzeczą, ja tam na początku byłam trochę skrępowana, głównie dlatego, że nie wiedziałam co, gdzie po kolei, bo tam jest jednak jakiś rytuał tego wszystkiego i łatwo popełnić faux pas, a ja ani słowa po rosyjsku. No i potem te stare kobiety, no bo śmiało mogę powiedzieć, że były po prostu już stare, takie w wieku mojej babci, zawołały mnie tam do takiej mocno nagrzanej sauny. Ja jedyne co zrozumiałam to, że krasna i kazały mi wstać i mnie jeszcze tak wybatożyły na Golasa tymi witkami. I to było po prostu absolutnie cudowne, jak sabat. I my nie mamy tej kultury w Polsce. Słuchajcie, no pójdziecie na basen, a tam kobiety nawet pod prysznicem się myją w kostiumie kąpielowym. Coś, co są, gdzie są kraje, gdzie to jest zakazane w ogóle, żeby brać prysznic przed basenem w kostiumie kąpielowym. A u nas jesteś dziwna, jak się rozbierzesz. Mhm. Nie. No i tutaj można pójść w cały temat, skąd to, czy to nie jest przypadkiem pokłosie katolicyzmu w Polsce i tego, że ciało jest grzeszne, że nie możesz go oglądać nago i tak dalej, że nie ma przyjemności, że ciało jest śmiertelne i tak dalej, i tak dalej. No ja to trochę widzę inaczej, nie? Dostaliśmy coś, łyśmy coś, co powinniśmy wielbić, szanować, bo to dostałyśmy. Czyli taka mała konkluzja. Ktoś musi zrobić pierwszy krok. Mówię teraz znowu wracając do nas tutaj. Ktoś się musi odważyć, ktoś musi powiedzieć coś głośno, ja mam z czymś kłopot. Ale to trzeba chcieć i czuć, nie zmuszać się do niczego, bo bycie bohaterką wbrew sobie i na przykład nie wiem co, opowiadanie, dajmy na to o tym poronieniu, które było dopiero co i jeszcze nas boli, jest trudne, no to wiadomo, że mi nie chodzi o taką bohaterskość. Ale zapewniam, że kiedy się temat gdzieś pojawi, jakikolwiek tak zwany intymny kobiecy, to przynajmniej jedna, dwie osoby, kobiety zwykle powiedzą, Jezu, mam to samo, mam tak samo. Tak sobie myślę, jak mówimy o tym, to jest taki kawałek, my mówimy o tym, o takich o nas właśnie dojrzałych kobietach, o świadomych kobietach, ale też o kobietach w pewnym już momencie życia, że i cały czas mi przychodzi taka myśl jednak o tych nastolatkach, że one nie mają tego filtru naturalnego i też ten moment, kiedy no, wszystkie to przeszłyśmy. No, to jest taki kawałek, kiedy jesteśmy bardzo mocno ze społeczeństwem swoim nastoletnim połączone i to lustro jest w innych. I myślę, że tutaj jest taki dość ważny obszar takiej edukacji, ale też mówienia głośno nie. Ja myślę, że trzeba po prostu głośno mówić o tym, że to nie jest kanon piękna. Osoba po siódmej jakiejś operacji, która robi coś wbrew sobie i nie jest to naturalne i widać, że jest to obsesyjne, tak jak powiedziałaś o obsesji piękna, ale często jest to z poziomu zaburzonego i po prostu myślę, że jest to o takim nazywaniu, o nazywaniu rzeczy, dlatego że tego nie widać całego siedmiooperacyjnego obrządku, tylko widać ten efekt końcowy, ale tam jest. Też nie widać efektu dochodzenia do siebie po operacjach, bo dokładnie. Widzimy to, co i jest myślę, na końcu. Że to jest absolutnie, ja jestem daleka od tego, żeby to piętnować. Jeśli to jest czyjaś droga, okej. Okay. Natomiast żeby nie mówić o tym, że jest to naturalne i normalne. I też żeby po prostu nazywać rzeczy po imieniu. Szczególnie z dbałości właśnie o młode osoby, które nie mają tego płaszcza ochronnego, tej świadomości, tego powiedzenia,
jasno, głośno, mi to odpowiada, mi to nie odpowiada. I tu, jak pytasz o to, jaka jest czyja rola, fajnie by było zapraszać, gdyby matki, babki mogły zapraszać. Mhm. Fajnie by to było. To by było chyba najbardziej naturalne. No ale myślę sobie, że to też jest taki obszar edukacji, tego, żeby chociażby nawet właśnie w mediach społecznościowych, w mainstreamowych pokazywać ludzi w każdym wieku, a nie tylko w odpowiednim wieku, w cudzysłowie, czyli takich, których dobrze łapie kamera. Okej. Tak się zastanawiam jeszcze, bo tak rozmawiamy, rzeczywiście wychodzi nam z tej rozmowy, że to jest to jest o wymianie międzypokoleniowej bardzo, ale chyba rolą starszych kobiet jest jednak, mimo tego strachu przed tymi młodymi, chyba jest jednak zacząć, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem tak naprawdę. Też nie wiem, bo też naszą rolą jest po prostu pytać, nie? I nie bać się. Ja myślę, że no oczywiście no z reguły ktoś musi, fajnie by było, gdyby ktoś zrobił pierwszy krok, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czyja tutaj jest rola. Może właśnie nas młodszych, ponieważ my mamy jakby większy wgląd w to, jak nami sterują, jak nami steruje socjalizacja i media społecznościowe. Może to my właśnie powinniśmy zrobić pierwszy krok i zwrócić się do naszych matek i babć z pytaniem właśnie, a jak to było, gdy, a czy masz ochotę mi opowiedzieć o i tutaj właśnie, czy o klimakterium, czy o czymkolwiek innym. Są jeszcze kobiety środka, które łączą oba pokolenia, czyli to pokolenie przed i pokolenie po. No my chyba jesteśmy trochę kobietami środka właśnie, takie koło czterdziestki, nie? Czy nie? Może. Ja się czuję kobietą. Tak jest. Właśnie chciałam powiedzieć, dajmy sobie prawo być kobietami środka. Dajmy sobie prawo być kobietami środka. Okej, ja tak na moment przerywając, bo nie chciałabym, żeby mi umknęło, wpadło mi tutaj pytanie z czatu. Troszeczkę o tym rozmawialiśmy, ale myślę, że jest ciekawe i warte przeczytania w tej chwili. Szanowne panie, mam pytanie. Czy mogłyby panie podpowiedzieć, jak mężczyzna może wesprzeć swoją partnerkę w zaakceptowaniu siebie? Rozumiem, że mężczyzna pyta, tak? Właśnie miałam spytać, zanim zaczęłaś czytać. Nikt jest nieidentyfikowany. Rozumiem. Jakieś pomysły? To jest trudne. To ja właśnie się zastanawiam, to jest trudne. Bo z tych historii, które ja znam i myślę, że my też w ogóle, że to jest jakaś taka wiedza powszechna kobiet między sobą, że znam bardzo wiele kobiet, które właśnie prowadzą w swojej parze taki dialog, w którym ona cały czas jest przekonana o tym, że jest niewystarczająca w takim czy innym względzie, a on mówi, no ale o co ci chodzi, jesteś piękna, kocham cię. I ja mam jakąś taką intuicję, że jakby wsparcie zawsze, wsparcie, miłość zawsze, ale że to jest już robota trochę po jej stronie. Może nie wiem, książka Obsesji Piękna, chociaż też nie wiem, tam nie chcę nikomu, no bo to są takie już ryzykowne historie, komu polecać, jaki prezent. Tak. Dokładnie. Natomiast no, to jest niestety znowu takie coś, co każdy musi indywidualnie rozpracować i wspaniale mieć obok siebie partnerów, partnera, którzy są wspierający i bo to myślę, że też jest leczące. Tak? I karmiące jakoś. I karmiące. Bardzo samo w sobie budujące wewnętrznie, ale no nie wiem, mam w sobie jakąś taką obawę, no, że to nie zawsze wystarcza niestety. Tak, no ja też mam takie doświadczenie właśnie, że często to kobiety prowadzą cały czas te, nie chcę powiedzieć grę, bo to brzmi jakby to było fałszywe, a to jest jednak uwewnętrznione, ale że to właśnie my kobiety stajemy przed lustrem i mówimy, Boże, zobacz jak ja się roztyłam, Boże, zobacz jak ja wyglądam, a tu jak się obrócę, to taka fałda mi się robi i ci biedni nasi partnerzy. Nie masz żadnej fałdy, albo ci odważniejsi, kocham twoje fałdy. I tak można sobie w koło Macieju, prawda? A ja tutaj podrzucę jedną odpowiedź, która
też mi się sprawdza, jak, znaczy w sensie jak z kobietami rozmawiam w gabinecie, ale to się nie sprawdzi u każdej pary. Może akurat w tym kontekście tej osoby, która pyta, się sprawdzi, więc proszę to wziąć tak, wiecie państwo. Każdy, cudzysłów. Tak, ale każdy też bierze dla, jako inspirację. No dokładnie. Że jednym z takich momentów, kiedy jesteśmy bardziej otwarte na, nazwę to, przekaz podprogowy, może być moment intymności i namiętności. Takiej chcianej, bezpiecznej bliskości, nagości, kochania się jednym słowem. I w momencie, kiedy my, kochając się z osobą, którą kochamy, dodatkowo usłyszymy do ucha, ale jesteś piękna, ale ty pięknie teraz wyglądasz, kiedy tak leżysz, kiedy tak wzdychasz, kiedy, no wszyscy wiemy, co się robi, kiedy się kochamy, prawda? I bardzo często to jest taki moment, że to wpada jednak w jakieś takie miękkie, podatne miejsce, bo jest szansa, że moment zadowolenia erotycznego nie będzie tym momentem, kiedy ta kobieta powie, nie no co ty, ale jak się tak obracam, to mam tu fałdę. Jest większa szansa, że po prostu ty jakoś tak podprogowo ładnie wpłynie. Mhm. Więc może to jest jakaś tutaj sugestia, żeby w takich momentach intymności, pocałunku, powąchania się gdzieś tutaj, powiedzieć, Boże, jak ty masz cały czas, patrz, jesteśmy ze sobą 50 lat, a ty masz cały czas taką piękną skórę tutaj na szyi, nie? Mm. Coś w tym stylu. Łapać takie momenty, kiedy to jest takie, no takie ciało do ciała, wiecie o co mi chodzi, feromony już działają, nie? Jest trochę inna atmosfera. Mm. Też mam takie poczucie, że gdzieś jest to nasza podróż kobieca, prawda, do tego kawałka, trochę jak w tej piosence chciałam odkryć lądy nieznane, dopłynęłam do siebie samej, jak śpiewa Warius Manx w Przebudzeniu, że to dopłynięcie do siebie samej jest cudowne, kiedy mamy towarzysza i kiedy on jest obok nas, trzyma nam tą przestrzeń, może czasami dopowiada różne rzeczy, jednak jest to nasza podróż. I też mam takie poczucie, że ona jest tym mocniejsza i tym bardziej trwała, kiedy my ją przejdziemy sami. Trochę jak w Władcy Pierścieni. Frodo idzie z przyjaciółmi, ale to on niesie ten ciężar. Nie chcę powiedzieć, że jest to ciężar, co my niesiemy jako kobiety, dopływając do siebie samej. Ja myślę, że jest to ekstatyczna rozkosz, bo jak już zasiadamy w tym miejscu, to jest takie i teraz to ja już wiem, gdzie ja jestem. I to jest takie, że już mnie nie interesuje właśnie to, czy ja się komuś podobam, czy nie podobam, czy ten świat zewnętrzny mnie akceptuje, czy mnie nie akceptuje. I nie jest to z takiego miejsca, że mam to gdzieś, za przeproszeniem, tylko to jest to osadzenie, już to mam. Czasami zabranie tego procesu, czyli takie przypchnięcie, powiedzenie, słuchaj, to już tu bądź, jest takim trochę zabraniem tego procesu, że ten trud jak w kanale rodnym jest potrzebny, że on nadaje tej ważności, że on jest potrzebny. I jak ktoś już jest w tej podróży, to ja się w ogóle jakby w cudzysłowie nie martwię o to. Bardziej bywa trudniejsze, kiedy ktoś jeszcze nie jest w tej podróży i się nie chce w nią wybrać i się wręcz zacietrzewia. Ale jak już gdzieś jest ta podróż, to tylko po prostu towarzyszyć, być chociażby nawet w taki sposób, być swoją obecnością, samym faktem wysokiej świadomości, że chce się wesprzeć, czyli ta miłość jest. Wow, to już jest dużo. Basiu, coś jest od ciebie? Nie, ode mnie już. Zainspirowałaś się dziewczynami. Ja się czuję zainspirowana. Mam nadzieję, że osoba, która to pisała, też jakoś. A ja chciałam porozmawiać jeszcze o jednej rzeczy, o docenianiu pewnych rzeczy. To znaczy, bardzo chciałabym jakoś teraz porozmawiać o tym, żeby jak się nauczyć, może tak, jak się nauczyć doceniać nasze ciało, ale nie za jego wygląd, tylko za jego możliwości, za jego ruchomość, za to, że nas niesie, za to, że to na pewno nie jest proste, ale może macie jakieś tipy, coś, jakieś podpowiedzi, jak przekierować tę uwagę na to, że okej, mam 60 lat i może mam te fałdki, zmarszczki, zakamarki i niedoskonałości i pewnie lepiej nie będzie, ale też mam ciało, dzięki któremu chodzę, dzięki któremu, bo są jakby ludzie, którzy nie mają tego przywileju i wiele by dali za grubsze nogi z celulitem, tak? Jakby oddaliby wszystko, więc jak przejść do tego punktu, jak
przekierować swoją uwagę. Myślę, że to już fajną rzecz powiedziałaś, przekierować swoją uwagę. Dzisiaj z dziewczynami, z kobietami podczas warsztatu robiłyśmy taki scanning ciała, czyli takie przejście przez ciało z taką dużą uważnością na poszczególne stany funkcjonalne naszego ciała. Na przykład z taką uważnością, jak małe stópki, bo relatywnie nasze stopy są, słuchajcie, maciupkie względem naszego ciała, jak te stópki noszą ciało, ciężar ciała, jak dotykają ziemi. I przechodziłyśmy przez poszczególne rejony naszego ciała, organy, z taką uważnością i wdzięcznością, mniej lub bardziej wdzięcznością, ale przynajmniej uważnością i ze świadomością, że w ogóle mamy, że to jest, że zanim doszłyśmy do tego miejsca dowodzenia, okazało się, że ono jest bardzo daleko, bo przez wąski przesmyk przechodzi się do czegoś, co jest już, wiecie, w kasku. Tak się z tego śmiałyśmy, ale to jest taki kawałek chociażby codziennej świadomości prostego ćwiczenia, nawet nie ćwiczenia, takiej świadomości. To jest jedna z takich, jedna z rzeczy, która wydaje mi się dość istotna, że mam to ciało, że mam nie tylko właśnie fałdy, a nawet jeśli je mam, jejku, pracowałam na nie 50 lat. Nikt mi teraz nie zabierze tych zmarszczek, zostawcie mi je. Tyle poświęciłam energii, żeby je mieć. I też trochę może właśnie to odwrócenie, żeby to wszystko nie było takie poważne. Wiecie, tej takiej seriozności, że oto mam, nie wiem, właśnie drugi podbródek. No to go mam. Takiego troszeczkę zmiękczenia w tym kawałku. Mhm. Tak mi przyszło. Ja też myślę dużo o wiedzy, bo ja rozumiem, że nie każda osoba jest w stanie czuć wdzięczność na przykład, tak jak sama powiedziałaś, prawda? Nawet na takich warsztatach czasem wdzięczność to jest coś, do czego dochodzimy bardzo, bardzo długo, zwłaszcza jeśli na przykład to nasze ciało w naszym odczuciu nas kiedyś zawiodło, czyli na przykład straciło ciążę, bo to jest taki evergreen, że tak powiem, osób po utracie, że one straciły zaufanie do swojego ciała, ciało mi zrobiło krzywdę na przykład. Obróciło się przeciwko mnie. Więc i nie tutaj było w służbie, albo w ogóle nie dało sygnału, prawda? Tak, dokładnie. Więc do wdzięczności to tam jeszcze ho-ho. Natomiast myślę sobie, że taki kawałek wiedzowy jest bardzo fajny. Kiedy my sobie zdamy sprawę na przykład z tego, jak to jest niesamowicie pomyślane i mądrze skonstruowane, że mój oddech na przykład porusza nie tylko klatkę piersiową, ale i przeponą, ale porusza też całymi moimi jelitami i porusza całym moim dnem miednicy. I że tak naprawdę ja codziennie oddychając przy każdym wdechu i wydechu porusza się moje krocze. Przecież to jest niewiarygodnie mądrze pomyślane, właśnie po to, żeby tam wszystko dobrze pracowało, tak? To się świetnie też pracuje w ten sposób często z kobietami w ciąży. Ja mam takie doświadczenie, że one bardzo często nagle dopiero wtedy zaczynają doceniać to swoje ciało, jakie to jest niesamowite, że ja w ogóle byłam w stanie dać życie, że ja to życie noszę w sobie, że ja je sprowadziłam na świat przez taką dziurkę. Tak? I jestem w stanie jeszcze przystawić do piersi i wykarmić. I tutaj kolejny temat się otwiera. Jak sobie na przykład, nie wiem, co kobiety zdadzą sprawę, ja często to jako dula powtarzam. I bardzo często jest tak, że kobiety robią wielkie oczy z zachwytu, kiedy ja im mówię, słuchaj, a czy wiedziałaś o tym, że nasze ciało jest tak niesamowicie pomyślane, że jeżeli karmisz swoje dziecko piersią, to jest wymiana tak naprawdę. To nie jest tylko to, że ty dajesz mleko. Twoja brodawka sutkowa styka się ze śliną twojego noworodka. I czy wiedziałaś, że jeżeli twój noworodek zaczyna rozwijać infekcję, której jeszcze objawów nie widzisz, ono jeszcze nie ma gorączki nawet, ani dziwnie nie wygląda, ale już zaczyna mieć jakieś patogeny w ślinie, one docierają przez brodawkę sutkową do twojego ciała i twoje ciało, twoje mleko się zmienia i zaczyna produkować przeciwciała przeciwko temu patogenowi, który zaatakował twoje dziecko. Wiedziałaś o tym? I kobiety robią wow, ja jestem tytanką, ja jestem superbohaterką, jesteś.
Nawet jeżeli nie rodziłaś, nie byłaś w ciąży, nie karmisz. Jesteś. Mężczyźni też są. Bo to, że tam wszystko działa, te wszystkie dziurki, wężyki i tak dalej, to jest naprawdę kosmos. I nawet jeżeli ktoś nie jest w takiej narracji właśnie wdzięcznościowej i uduchowionej, to po prostu przekazać mu twardą wiedzę, że to jest niewiarygodne, że to wszystko działa, tak jak z tymi małymi stópkami. Jakim cudem w ogóle, daj spokój, to w ogóle niesie nasze ciało, nie? Genialne to jest. Mhm. Mi się wydaje, że to, co bym dodała, ale w sumie o tym już mówiłyśmy, że to jest cały czas niezmiennie przyjemność. To znaczy uczenie się, bo to jest coś, co my mamy na wyciągnięcie ręki. To może być przyjemność z, jakaś sensoryczna, związana, nie wiem, z... W ogóle jestem bardzo za tym, żebyśmy bardziej uczyli się zanurzać w tych przyjemnościach. Czyli to właśnie sauna, basen, coś, co pochłania nasze zmysły. Tak? To może być spacer dla kogoś. Wiem, że są ludzie, którzy nie lubią wody. Więc to mogą być spacery po lesie. To może być jazda na rowerze, bo rower jest też wspaniałym urządzeniem, które tak naprawdę nie ma jakichś granic wiekowych. Wie każdy podróżujący po Polsce, po małych miejscowościach, że tam po prostu wszyscy jeżdżą na rowerach. Więc żeby właśnie w tym siebie ćwiczyć, tak? W tej przyjemności i odkrywania smaków, i wzroku, pielęgnowania tych zmysłów, bo to jest naprawdę jakaś brama do takiego znowu docenienia siebie, do zobaczenia wow, naprawdę moje ciało pozwala mi tego wszystkiego doświadczyć. Widzę, że tutaj spływają kolejne pytania z czatu, ale chciałabym spróbować dać szansę też publiczności. Jasne. Także poproszę o odrobinę światła i pytanie, bo to jest ten moment, kiedy można porozmawiać z naszymi gościniami. Czy są jakieś pytania? Koleżanka jest z mikrofonem, poda mikrofon. Gotowości. Zachęcam. Ale też nie naciskamy. Nie naciskamy, nie, ale nie zachęcamy. Naciskamy. Nigdy nie naciskamy na nic. Nie, dotykamy tylko wtedy, kiedy ktoś nas zaprosi. Okej, nie ma pytań żadnych. Może ja mam pytanie jedno takie. Jak się zapatrujecie, bo tutaj bardzo dużo mówiłyście na temat wiedzy, edukacji i też Kamila poruszyłaś temat kwestii wychowania kościoła. Jak się też odnosicie do kwestii ogólnie takiego narzuconego patriarchatu? Jak, dlaczego kobiety właśnie przez to tak siebie same szufladkują? I chociażby to na przykład, że ogólne pojęcie, no tak się utarło, że na przykład kobiety nie pyta się o wiek. No, dlaczego? Dlaczego? No właśnie. Jak do tego podchodzicie? Czyli jaki wpływ patriarchat ma na to, że my tak strasznie w siebie walimy jak w bęben? Dokładnie, zupełnie. I kwestia już też taka, że ciągłe to ocenianie, tak? Że my na siebie nakładamy przez cały czas jakieś ograniczenia, które są w naszych głowach, a z drugiej strony, że to niesamowitą krzywdę generalnie robi nie tylko kobietom, ale też no, mężczyznom. No tak, Boże, patriarchat to jest miecz obosieczny w ogóle, oczywiście, że tak. Wiesz co, ja mam taką myśl, że i często też to powtarzam, że patriarchatowi jest bardzo na rękę, żebyśmy my kobiety tak srogo siebie oceniały, a w ogóle jeszcze bardziej na rękę jest, żebyśmy sobie skakały do gardeł i nie współpracowały ze sobą, dlatego że gdybyśmy zaczęły faktycznie współpracować ze sobą, a nie rywalizować, to byśmy miały już taką moc i siłę, żebyśmy po prostu no, ten patriarchat rozsadziły prawdopodobnie od dołu. I w zasadzie od zarania dziejów było tak, że kobiety ze sobą rywalizowały wyglądem po to, żeby na przykład znaleźć lepiej sytuowanego męża, prawda? W związku z tym i teraz my nadal ze sobą rywalizujemy. Na przykład, znaczy, może nie powinnam się wypowiadać, bo ja nie pracowałam w korporacjach. Tutaj są osoby, które mają większe doświadczenie w pracy na męskich stanowiskach i wśród mężczyzn. Natomiast często badaczki tematu mówią, że właśnie najbardziej kobiety się dziobią też między sobą w momencie, kiedy są w męskim środowisku. I to my wtedy jakby umniejszamy wagę i w
wkład innych kobiet po to, żeby się wybić w oczach mężczyzny szefa na przykład. Więc tak naprawdę dla mnie patriarchat jest cały czas o tym, że jemu jest na rękę to, że my będziemy niezadowolone z siebie, że jemu jest na rękę, że my się będziemy wstydziły realizować swoje pasje i fantazje po 40, 50 i będziemy siedzieć cicho w domu. Jemu jest na rękę to, żebyśmy obgadywały inne kobiety i rywalizowały ze sobą, więc będzie nas podtrzymywał w takiej narracji. Takie jest moje osobiste zdanie. Dlatego przychodzi mi taka myśl, przywoławszy tutaj korporację. Ja z każdej korporacji, w której pracowałam, mam przyjaciółki i myślę sobie, że jeśli patriarchat w jakikolwiek sposób zapraszał mnie, buntował, tudzież chciał robić to, co się ogólnie mówi, to mam takie poczucie naszej mądrości kobiecej, że my możemy po prostu nie grać w tą grę. Tak, dokładnie. I to jest to coś, ja nie gram w tą grę, wiesz, w takim sensie, bo zasady są ustawione. Zasady są ustawione. Wygram, wszystko jest wymyślone odgórnie, dziękuję, wypisuję się z tego. Ja nie gram w tę grę, po prostu. I myślę, że to jest taki kawałek, że ja po prostu też w tym nie uczestniczę. Tak sobie myślę, że każde środowisko, a pracowałam w firmach, bardzo męskich, bo w firmach IT przez wiele lat mojego życia i z każdego z tych środowisk wychodziłam z przyjaciółkami, z kobietami. Zawsze nam było blisko i do dziś jesteśmy przyjaciółkami, mimo że wiele lat już tam nie pracuję, dlatego że takie mam poczucie, że ta nasza chęć bycia blisko z kobietami jest tak istotna i mocna, że jeśli my się w tą grę nie bawimy, ani męską, ani innych kobiet, to po prostu w nią się nie bawimy i koniec. I to jest takie, mam poczucie, że to jest też takie rozwiązanie, żeby nie dawać się zapraszać do tego, tworzyć swoje reguły gry. Czyli nawet jeśli to brzmi wow, ale siostrzeństwa, równości. Siostrzeństwo to nie jest, za przeproszeniem, tylko słodko pierdzenie sobie. Przepraszam za to słowo. Ale to jest też pchanie się do rozwoju wzajemnego, jest, prawda? Ale to jest nawet, wiesz, nawet to, że my się ścieramy, to, że ty przychodzisz zła, niezadowolona, coś ci podgrywam, ale jesteśmy, że ja cię widzę, że ja nie muszę ci doradzać. Ja nawet nie muszę cię lubić, ale ja cię widzę. Dokładnie. I ja absolutnie jestem za tym, żebyśmy sobie pozwalały oglądać inne kobiety, inspirować się sobą, ale trochę już sobie odpuścić to zazdraszczanie. Poza tym, co mamy sobie zazdraszczać? Nigdy nie będę miała takich cudnych włosów, takiego koloru. Nie jest moim kolorem. Nigdy nie będę miała takich ust. Mam inne. Po co? Ja jeszcze mam, jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, mam taką myśl, że w ogóle takie tak zwane kobiece cechy są w ogóle jakby niepoważane w męskich środowiskach. My bardzo przez wiele, w zasadzie od rewolucji przemysłowej, byliśmy uczeni i zachęcani do tego, że jest rywalizacja, że ma być lider, że mają być wyrobione terminy, że ma być więcej, mocniej, że ma być, powtórzę, rywalizacja. Masz to na każdym etapie edukacji szkolnej, masz to na etapach rekrutacji do firm i dopiero teraz coraz częściej się mówi, że tak zwane miękkie umiejętności, te miękkie skille dialogu, załatwiania spraw, że tak powiem, horyzontalnie, a nie wertykalnie, tak? Dobrze mówię, współpracy ze sobą, że to są bardzo, bardzo ważne cechy. Tylko że one są kulturowo przypisywane kobietom, a jeżeli coś jest kulturowo przypisywane kobietom, to z reguły ma mniejszą jakość niż męskie. Nie? Czyli wiele, wiele dekad było tak, że my byłyśmy uznawane za te plotkujące, a nie rozmawiające i będące w dialogu. Nie? Więc wszystko, co było miękkie, było po prostu obśmiewane, spychane. A dopiero teraz też firmy się uczą, że no sorry, ale jak zatrudnisz 20 facetów, z których każdy chce być liderem i żaden nie potrafi być częścią zespołu, to daleko nie pojedziesz. A w związku z tym też naszą, myślę, rolą, nie tylko kobiet, ale też świadomych mężczyzn, jest to, żeby właśnie trochę z tej patriarchalnej gry się wypisywać i mówić, ja już nie chcę, to już nie są moje zasady, bo znowuż te zasady są ustawione i masa facetów też to zaczyna widzieć, bo ten patriarchat uderza też w nich i tak naprawdę oni też, o ile nie są na samym szczycie, czyli nie są tym ojcem, patriarchą, nie są tym prezesem, są gdzieś niżej, to oni też są sterowani jak marionetki przecież i im też przestaje to odpowiadać i też się buntują przeciwko temu patriarsze, na szczęście. Ja może tylko dopowiem, że
Znaczy, ja mam takie zastrzeżenie, że trochę ja nie mam poczucia, że patriarchat to jest coś, co my tworzymy. To jest trochę system, w którym my żyjemy, a nie, że tam jest ktoś za kurtyną, który mówi, a damy tym ziemianom patriarchat i teraz zobaczymy, jak sobie będą radzić. No nie, no to jest jakiś taki duży proces, w którym jesteśmy i w ramach niego, stary system, i w ramach niego rzeczywiście bardzo długo po prostu największą wartością kobiety był jej wygląd, który to, co o tym, czym mówiłaś, determinował, mam męża, nie mam męża, mam takiego, mam takie, jakie są moje opcje w życiu. A potem mogę za tym mężem stać i kręcić jego głową. Tak? To jest moja możliwość sukcesu w życiu. Teraz już czasy się zmieniają, ale cały czas ten mental zostaje i to cały czas bardzo widać, zwłaszcza w mediach. Jeden z moich ulubionych przykładów dotyczy tego, jak były wybory do Sejmu, nie te teraz, tylko wcześniejsze, i weszło dużo nowych posłanek. No i właśnie wtedy Fakt albo jakiś inny tabloid wychodzi z nagłówkiem, że oto nasze nowe, najpiękniejsze posłanki. I te konkursy piękności są wszędzie. Nieważne, czy jest się polityczką, czy jest się sportsmenką, konkurs piękności jest wszędzie. Nawet jeżeli nie chcemy w nim brać udziału, to on w mediach cały czas się toczy. I dla mnie to jest taki jeden ważny, a propos właśnie tworzenia własnych zasad, to jest ten ważny obszar pod tym, w co ja klikam. Czy ja klikam w tę historię pod tytułem, która jest najpiękniejsza? Zobaczcie, to ona prawdziwa, z celulitem, ona ma naprawdę tyle lat. Czy ja klikam we wszystkie pudelki, kupuję plotkarskie gazety, czy kieruję moją energię, czyli moje pieniądze gdzieś indziej? Dokładnie. I jakoś, nie wiem, to jest mi bardzo bliskie, bo kliknięcia firmy mogą sobie policzyć i może kiedyś coś w końcu zauważą, że nie, że to właśnie, że to ta narracja, która jest patriarchalna, ale jest kapitalistyczna, bo to do tego się też sprowadza, tak? Cały kapitalizm, to nasze ciągłe wątpienie w siebie, wyszukiwanie w sobie mankamentów, my to robimy też dlatego, że ktoś na tym zarabia. Oczywiście. Więc tutaj znowu jakieś nasze zadanie, w co ja wkładam moją kasę, komu, od kogo kupuję rzeczy, jakie formy marketingu do mnie przemawiają. To jest ciągłe, my jesteśmy niestety cały czas w jakiejś takiej kampanii wyborczej, w której codziennie głosujemy nad ideami. To jest bardzo trudne, no ale troszeczkę w takim jesteśmy momencie kulturowym. Bardzo trudnym, ale też bardzo ciekawym, zdecydowanie przejściowym, bo czujemy te wszystkie bóle właśnie porodowe. Nie wiemy, co... Przepychamy się przez kanał rodny. Nie wiemy, co jeszcze z tego wyjdzie. No ale to możemy robić codziennie, tak? Głosować na właśnie jakąś naszą rzeczywistość, nawet na jej malutki wycinek. Czy jeszcze jakieś pytania się pojawiają? O, super. Ja mam wrażenie takie, że my kobiety same gotujemy sobie takie nawzajem los. Bo mam wrażenie, że mężczyźni są tacy prości, a my wszystko komplikujemy. To znaczy, zdaje mi się, że gdybyśmy miały w sobie taką siłę, o której tutaj mówimy, że ona by była, to byśmy nie zauważały na przykład, że kurczę, ona ma grubszy tyłek, a ma ładniejszego męża niż ja. I ta wartość nasza, myślę, że właśnie dawne czasy pokazują, że kobiety tej wartości nie miały. One gdzieś tam siedziały w domu, gotowały, sprzątały i wychowywały dzieci. A teraz nabieramy takiej świadomości siebie, ale nawzajem musimy o siebie walczyć. A mam wrażenie, że ciągle kobiety są zazdrosne o siebie. I ja na przykład bardzo lubię myszkę Miki. Ja wiem, że to jest prawda, dzieci, ubierałam dzieci, sama się ubierałam w myszkę Miki, ale w pewnym momencie pomyślałam, kurczę, chyba już jestem za stara. I miałam takie obawy, jak właśnie ludzie na mnie, ludzie. Kobiety, bo mężczyźni jakby nigdy nie zauważałam w mężczyznach czegoś takiego, że no tak naprawdę mężczyzna nawet nie wie, co to jest celulit i on tego nie zauważa. To my sobie to widzimy, właśnie się zadręczamy. Myślę, że tak samo właśnie jest z tymi zmarszczkami i innymi rzeczami, że my nawzajem mamy w sobie takie, kurczę, muszę być lepsza, ale to wynika z tej niedowartościowania siebie. I myślę, że właśnie kobiety muszą zacząć siebie widzieć, właśnie to swoje ciało, to piękno ciała,
bo inaczej dalej będziemy o siebie zazdrosne, będziemy widziały, że o kurczę, ta jest, nie wiem, chudsza, wyższa, ma ładniejsze cycki, włosy i w ogóle nie wiem, co tam jeszcze. Ale myślę, że my do tego dążymy, że właśnie już to pokolenie młodsze, znaczy może nie, bo to też właśnie oni bardzo patrzą na te Instagramy i te inne się porównują, ale w pewnym momencie kobieta dorasta do tej swojej świadomości i my powinniśmy same o siebie walczyć, a nie rywalizować. Oczywiście. A niestety mam wrażenie, że kobiety ciągle rywalizują. I tu jest ten nasz błąd. Ale my też jesteśmy tak wychowywane, bo zauważ, że często jest tak, że nawet dziewczynka od mamy słyszy: zobacz, jak ładnie Kasia siedzi, czemu ty nie możesz tak ładnie usiąść? No właśnie. No zobacz, takie... a tutaj do komunii tak ładne loczki ma zrobione, a ty w te włosy cały czas dotykasz, przestań dotykać, tak? Więc my od małego jesteśmy porównywane z innymi dziewczynkami, potem jesteśmy porównywane z innymi nastolatkami. To jest to, co powiedziała Basia, to jest ciągły konkurs piękności w mediach, w gazetach, a zobaczcie, ta z celulitem, a ta utyła, to zdjęcie bez retuszu i tak dalej. Albo zdjęcie przed i po. Czy zdjęcie po przed 20 i po. latach, co tak. się z nią co stało? Się, dokąd to zmierza? Co się nie stało? Co się z nią stało? No nie wiem. Minęło 20 no, lat. Miała wtedy 20 lat, teraz ma 45. Więc to jest, ja myślę, cały czas właśnie o tym wypisywaniu się z tego systemu i mówienia, mnie w trąbę nie zrobicie, tak? Proszę mnie nie szczuć na inne kobiety. Bo tak naprawdę to szczucie jest cały czas. Otworzysz sobie pudelka i tam co drugi artykuł jest właśnie taki szczujący kobietę na kobietę. Dla mnie to jest na przykład niesamowite, tu znowu odpowiem jako dula i to jest już dla mnie niepojęte. Czy wyobrażacie sobie, że czasem na porodówkach położna potrafi powiedzieć rodzącej, a koleżanka z sali to już urodziła, a pani tu mi dalej stęka. Rozumiecie? To jest tak głęboko w nas, tak? I oczywiście ja nie twierdzę, że ta kobieta w bólach porodowych powinna powiedzieć, przepraszam, wnoszę tu weto, proszę tak do mnie nie mówić i tak dalej, bo ona jest kompletnie bezbronna w tej sytuacji. Tylko, że mam wrażenie, ja nie twierdzę, że mężczyźni tego w ogóle nie słyszą, bo mężczyźni się mierzą na penisy, na portfele, na samochody, na masę innych rzeczy, tak? I oni też mają swoje naprawdę kawałki do przerobienia też między sobą. Natomiast im częściej będziemy mówić, że nie dajemy się zapraszać do tego wyścigu i nie dajemy się zapraszać do tego szczucia, tym większa jest szansa, że nasze kolejne pokolenia, nasze córki, nasze siostry po prostu przestaną już grać w tę grę. I ja już widzę różnicę, bo ja długo pracowałam w szkole, ja 13 lat uczyłam wychowania do życia w rodzinie. I nawet na skali tej dekady z okładem widziałam, jak dziewczynki nastoletnie zaczynają zmieniać stosunek do siebie samych. Że jeszcze kiedyś łatwiej było ponastawiać dziewczynki wbrew sobie i faktycznie nawet chłopcy czasem rozgrywali tymi dziewczętami, robiąc jakieś, Boże, ja pamiętam z podstawówki ranking najładniejszych dziewczyn. Chłopcy z nas skleili idealną dziewczynę i chyba wiesz, że wzięli ode mnie usta? Chyba coś jest na rzeczy. Od mojej przyjaciółki nogi, od kogoś tam piersi, oczywiście od tej, której pierwsze urosły, tam miałyśmy po 12 lat. No i to było straszne, tak? Ale wiesz, jakby właśnie zaczęłam widzieć, że już te takie późniejsze pokolenia nastolatek zaczęły mówić: o nie, ja się nie będę w to bawić. W kupie siła, siostrzeństwo, sisterhood, my jesteśmy razem. A skąd ten sisterhood przyszedł? No to były rzeczy, które one czytały na Instagramie. Mi się zdaje, że kobiety powinny opiekować się sobą, nawzajem, a nie rywalizować, opiekować. I ja mam wrażenie, że się to pomalutku zmienia. Ktoś musi zrobić pierwszy krok i powiedzieć: kochana, naprawdę ci gratuluję, trzymam za ciebie kciuki, dopinguję cię. A ja mam nawet takie doświadczenie, że na przykład matki młode między sobą się nawet przepychają o to, która ma gorzej. Z jednej strony, która ma gorzej i ciężej, a mój poród to kochana, to nie, no co ty, a mój poród. I się tak prześcigają na to, która miała gorzej. A z drugiej strony, która ma na przykład właśnie fajniejsze dzieci, mądrzejszego męża i ładniejszego psa, nie? I ktoś musi pierwszy powiedzieć: nie, ja nie będę z tobą w to grać, nie chcę. Ja się cieszę twoim szczęściem, ja ci gratuluję twoich sukcesów, ja ci będę chuchać pod skrzydła, żebyś doszła tam, gdzie chcesz, a nie kopać dołki pod tobą. Ale też w tym samym czasie zauważ i zobacz też moje. Tak, nie, no, oczywiście to powinna być wymiana. To jest ten kawałek, gdzie jak chcemy odjąć ten obszar nierywalizacyjny, ten obszar właśnie niedowalania sobie, no to ważne, żeby mieć tu alternatywę. Właśnie tego kawałka
nie z męskiego obszaru, tak. Czyli nie działania, nie rywalizowania, ale z tego kobiecego, bo my mamy te zasoby kobiece, czyli właśnie z tej miękkości, z tego bycia delikatniejszą, może czującą bardziej. Nazwałaś to, że mężczyźni są bardziej prości, my kobiety bardziej skomplikowane. Amen, super. Kocham swoje skomplikowanie. Ono ma również bardzo fajne pokłady. Tylko żebym je widziała. Może nawet akceptowało, byłoby fajnie. Co nie znaczy, że go nie zapraszam. Właśnie zapraszam, to moje skomplikowanie. Tą moją jakość. Byłam kiedyś na takim warsztacie, kiedy kobieta powiedziała, słuchajcie, my jako kobiety mamy taki dar, że my potrafimy śnić sen dla świata. I zaprosiła nas na 3-dniowe warsztaty, w których śniłyśmy sen dla świata, nie śpiąc, robiąc to, co kiedyś kobiety robiły, a mężczyźni później mieli to zanieść i zadziałać, czyli przynieść nam to w cudzysłowie. Chodzi o to, żebyśmy, bo też jestem daleka od tego, żeby tak się dzielić, oni to, my to, ale żebyśmy sobie częściej pozwalały, znamy już ten świat, który jest, działam, dochodzę, jestem szczęśliwa, bo nie wiem, zrobiłam karierę, jestem jakaś, to dołóżmy jeszcze tą warstwę, pozwalam sobie być może miękka, a może czująca swoje ciało, a może jakaś jeszcze, a może poinspiruje się jakąś inną kobietą, a może jakimś czymś doświadczeniem, czego nie znam. Bo to już znamy, to już wiemy, więc ta alternatywa jest bardzo ważna. Ja bym też chciała tutaj trochę być taką adwokatką mężczyzn, bo ja myślę sobie, że to też jest ogromne uproszczenie patriarchatu właśnie, który współtworzymy, że, no, że tacy nieskomplikowani w tych swoich emocjach, że odruchowi i tak dalej, to też jest ogromnie upraszczające, dlatego że każda z nas wie, że przychodzi taki moment, kiedy gadamy z naszym mężem czy partnerem i okazuje się, że on ma na przykład szereg traum, szereg przeżyć, szereg trudnych doświadczeń, bólu jakiegoś wewnętrznego, wstydu, obaw, snów i w ogóle nie ma narzędzi, żeby o tym porozmawiać, nie ma komu tego powiedzieć. I nagle się okazuje, że mówi to dopiero nam i kurczę, mnie to strasznie boli, że ci mężczyźni są jakoś tak często opisywani jako taka średnio myśląca postać dołączona do penisa, co jest ogromnie jakieś takie odzierające z intelektu, z wrażliwości i strasznie upraszczające rzeczywistość, ale to też jest pokłosie patriarchatu, że facet ma wstać i robić, płodzić dzieci, a potem iść na wojnę, a potem coś tam. A gdzie jest miejsce na ich miękkość? Gdzie jest miejsce na męskie łzy? Gdzie jest miejsce na męskie zejście do podziemi i po prostu wyinkubowanie tam czegoś i powrót do nas, tak? Nie ma na to przestrzeni, że są już też kręgi męskie, coraz częściej i więcej tego jest. Ja się ogromnie z tego cieszę, bo bez dialogu nigdzie nie zajdziemy. To będziemy cały czas się szarpać tak naprawdę w kółko i w kółko. No tylko tutaj zawsze ja muszę dorzucić te kilka zdań, że mimo wszystko uważam, że to feminizm przetarł ścieżkę dla miękkiej męskości. Po prostu. Że to jakby kobiety otworzyły ten temat i że to my gdzieś tam zaprosiłyśmy tę miękką męskość. I bardzo bym chciała kiedyś po prostu usłyszeć od mężczyzn, że są feminizmowi wdzięczni za to, że to feminizm zaczął rozmontowywać patriarchat, który też ich uwierał. I zamiast uderzać w nas, feministki, to mogliby się rozejrzeć po swoich kolegach i to swoich kolegów często dyscyplinować i mówić, stary, ale nie mów takich rzeczy. Po co te żarty? Ale czemu ty tak mówisz o swojej partnerce? Nie podoba mi się to, co słyszę. Nie? Zbliżamy się powolutku do końca. Zostało nam raptem kilka minut, ale jest tu jeszcze jedno pytanie z czatu, nad którym jakoś bardzo chciałam się pochylić, nawet jeżeli miałybyśmy dosłownie kilka minut o tym pomówić. Pytanie brzmi, jak odbudować swoją kobiecość po chorobie nowotworowej, trudnej i długotrwałej walce, która okalecza ciało i duszę? To jest strasznie trudny temat. Ja miałam na ten temat też rozmowę w tej książce Ona, więc nie wiem, czy mogę tak po prostu wprost zachęcić osobę pytającą, że może tę książkę oczywiście nabyć, bo tam jest rozmowa, mój dialog, mój wywiad z psychoonkolożką właśnie na temat kobiecości w chorobie onkologicznej. Jest też rozmowa z moją serdeczną koleżanką, która przeszła chorobę onkologiczną, nowotwór piersi i my tam poruszamy też te tematy, to jest trudne, to jest obiektywnie trudne i ja mam, jeżeli miałabym naprawdę zamknąć to w kilku zdaniach, to ja osobiście uważam, że każde doświadczenie takie transformujące, zwłaszcza takiej mocnej, ciężkiej choroby
onkologicznej, która zostawia ciało okaleczone. Tam padło takie słowo, prawda? Okaleczone ciało i dusza. Okaleczone ciało i dusza, że możemy to rozpatrywać w kategoriach traumy najnormalniej w świecie. Traumy dla ciała, traumy dla duszy, traumy dla układu nerwowego. A w pigułce, odpowiadając na to pytanie, coraz częściej, w zasadzie już wszyscy specjaliści, którzy się zajmują traumą, mówią, że mówiona psychoterapia i wygadanie się i dostęp do emocji to jest jedno, ale nieodzowna jest praca z ciałem. Cokolwiek ona oznacza. Czy to będzie masaż, czy to będzie praca psychoterapeutyczna połączona z pracą z ciałem, na przykład metoda Aleksandra Lowena, to może być metoda pracy z ciałem, to może być masaż, to już powiedziałam też, i powolutku odzyskiwanie zaufania do tego ciała, to jest żmudny proces. To się nie oszukujmy. Natomiast to jest moim zdaniem do odzyskania. Jednocześnie trzeba by było się nad tym ciałem po prostu bardzo czule pochylić. Słuchajcie, dziewczyny, zleciało nie wiadomo kiedy. Bardzo wam dziękuję. My również. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Wszystkim, którzy nas obejrzeli w internecie także. No i oczywiście zapraszam na kolejną debatę, która odbędzie się w maju. I będziemy rozmawiać o ciało pozytywności, ale w kontekście zdrowia psychicznego kobiet. Także zapraszam i dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Dzięki serdeczne. Dziękujemy.